Maciej Szczepanik, Mateusz Szczepanik, Marek Szczepanik. Witajcie. Moi drodzy, jesteśmy absolwentami liceum Ignacego Jana Paderewskiego w Ciężkowicach. I właśnie tam poznaliśmy fantastycznych ludzi i naszych kolegów. Zachęcamy więc wszystkich ósmoklasistów do wybrania tejże szkoły. My już wybraliśmy, teraz czas na ciebie. Pozdrawiamy, zespół Pegasus. Witamy w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach. To tutaj, jak widzieliśmy na początku naszej transmisji, uczyli się członkowie zespołu Pegasus. Wraz ze mną jest dyrektor szkoły, pan Józef Parys. Panie dyrektorze, szkoła w Ciężkowicach to placówka z tradycją zwana Szkołą u Mistrzów. Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktor w murach naszej szkoły u Mistrza Paderewskiego. Nasza szkoła jest szkołą prowadzoną przez powiat tarnowski i faktycznie ta tradycja jest w latach dość spora. 1957 rok to początek kształcenia zawodowego na terenie Ciężkowic, aczkolwiek w tradycji mówionej sięga dużo głębiej już czasu tuż powojennego zarówno w Ciężkowicach, jak i w okolicznych miejscowościach. Więc ten fakt sprawia, że nasza placówka przez kilkadziesiąt lat wpisała się złotymi zgłoskami w historię Pogórza Ciężkowickiego, a w ostatnich dziesięcioleciach za sprawą społeczności lokalnej na czele z księdzem prałatem Michałem Sopatą podjęła się wielkiego trudu budowy tego właśnie budynku dla naszej młodzieży, młodzieży z Ciężkowic i z okolicznych miejscowości, by mieli szkołę na miejscu, nie musieli daleko dojeżdżać do szkół i tam pobierać naukę, edukować się, zdobywać kwalifikacje, ale by u siebie w centrum gminy i w mieście Ciężkowice znalazła się szkoła średnia. Ona składa się z kilku członów. No właśnie, jakie są typy, w których teraz mogą uczyć się uczniowie? Jakie są te typy szkół tutaj w Ciężkowicach? Przez lata to wszystko ewoluowało w zgodzie i z zasadami, które zostały wypracowane w ministerstwie, tak aby kierunki czy typy szkół odpowiadały zapotrzebowaniu na rynku pracy. W tym momencie w naszej szkole mamy technikum, mamy liceum ogólnokształcące, szkołę branżową pierwszego stopnia, szkołę policealną i również szkołę branżową drugiego stopnia. Czyli praktycznie wszystko to, co mogą wybrać ósmoklasiści, którzy decydują o wyborze szkoły ponadpodstawowej, ale powiedzmy też o kierunkach, jakie są tutaj w szkole w Ciężkowicach. W samym technikum są to cztery kierunki. Jest to technik żywienia i usług gastronomicznych, jest to technik informatyk, technik usług fryzjerskich i technik również usług kosmetycznych, to w szkole już policjalnej dla
dorosłych. Uzupełniamy tym kierunkiem to, co jest wypracowywane w kwalifikacjach fryzjerskich. Również w liceum ogólnokształcącym mamy trzy rozszerzenia. Jest to klasa geograficzno-matematyczna, ścisła. Jest to klasa biologiczno-chemiczna i klasa humanistyczno-dziennikarska. W szkole branżowej natomiast dla uczniów klas ósmych, którzy zechcą do nas przyjść, do naszej szkoły, do naszej placówki, do mistrza Paderewskiego, proponujemy klasę wielozawodową i tak naprawdę każdy kierunek, który jest zapisany w ministerialnej liście w branżowej szkole pierwszego stopnia, jest u nas dostępny. I ta młodzież w tej części klasy, bo ta klasa jest dwuczłonowa, ma możliwość pobierania ogólnego wykształcenia w szkole, natomiast to zawodowe wykształcenie zdobywa u pracodawców. Drugi element tej klasy to klasa cukiernicza, gdzie młodzież nie tylko ogólne przedmioty ma na terenie szkoły, ale również w pracowniach gastronomicznych na terenie placówki przez naszych nauczycieli przygotowywana jest do zawodu. A już za kilka miesięcy, bo myślę, że z dniem 1 września będzie otwarta całkiem nowa pracownia cukiernicza, połączona, będzie łączona i teoretyczna, i praktyczna, którą uzyskaliśmy i fundusze na nią dzięki realizacji projektu, które z kolei są możliwe dzięki naszemu organowi prowadzącemu, które te projekty nam podsyła, a my je realizujemy dla dobra młodzieży. No właśnie, tę szkołę tutaj w Ciężkowicach, oprócz braci Szczepaników, których widzieliśmy na początku naszej transmisji, polecają też inni absolwenci, a wśród nich m.in. Kamil Kaczmarek, który obecnie pracuje w pięciogwiazdkowym hotelu Heron w Siennej. Cześć, nazywam się Kamil Kaczmarek i jestem absolwentem Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach. Ukończyłem tutaj technikum o profilu hotelarskim. Ono pomogło mi zdobyć wiedzę i umiejętności, dzięki którym znalazłem pracę w pięciogwiazdkowym hotelu Heron w Siennej. Wszystkim ósmoklasistom polecam szkołę u mistrza Paderewskiego. Ja już wybrałem. Teraz twoja kolej. W takim razie teraz przenieśmy się do klasopracowni, w której uczniowie odbywają praktyki właśnie w tym zawodzie. Jesteśmy w pierwszej pracowni, pracowni hotelarskiej. O niej chcielibyśmy się na początek dowiedzieć, co to tak naprawdę za miejsce i jacy uczniowie spędzają tutaj najwięcej czasu. Witam serdecznie. Znajdujemy się właśnie w pracowni. Tutaj hotelarze z klas drugiej i trzeciej dzisiaj są przed nami. Uczymy się tutaj tak naprawdę podstaw wykonywania zawodu. Tak naprawdę takich głównych teoretycznych elementów. Dziewczynki tutaj za chwilkę mogłaby zaprezentować, jak przygotowują przyjęcie gościa, czyli tą procedurę check-in w hotelu. Następnie ćwiczą tutaj również procedurę wymeldowania gościa, tak żeby to było wszystko płynnie przedstawione. Wszelkie materiały, które są niezbędne, tutaj w tej pracowni się znajdują, czyli wszystkie dokumenty, ale również sprzęt. Ta praktyka jest dla Was najważniejsza? Jak najbardziej tak. Praktyka, której uczymy się tutaj w pracowni, ale również praktykę zdobywają po klasie drugiej i w klasie trzeciej w hotelach, które są wysokiej kategorii, ponieważ mamy współpracę z hotelem Heron pięciogwiazdkowym, ale również czterogwiazdkowym hotelem Czarny Potok. Także tam młodzież nasza odbywa praktyki zawodowe. No to są uczniowie, którzy już wiedzą, co chcą robić w przyszłości, dlatego wybierają taki profil? Tak. Ja myślę, że tutaj gmina Ciężkowice, która rozwija się bardzo dobrze pod kątem turystycznym i daje nam możliwość znalezienia zatrudnienia, jest to taki element, który młodzież, która jest zainteresowana zarówno językiem angielskim, niemieckim, hiszpańskim, może się go tutaj doszkalać, a później nie ma żadnego problemu ze znalezieniem pracy. Tak jak wspomniałam, tutaj gmina Ciężkowice to jest podstawa, gdzie wiedzą, że miejsca pracy na nich czekają. Z racji, że nasza młodzież w 100% tak naprawdę zdaje egzaminy zawodowe. Otrzymuje Europasy, które umożliwiają mi później pracę zarówno w Polsce i za granicą. Wie, że ze znalezieniem pracy nie będzie miała problemu.
A jak wyglądają takie zajęcia na co dzień? To znaczy wchodzimy do sali i co tutaj się dzieje, jeżeli chodzi o tą pracownię samą hotelarską, bo wiemy, że oni cały czas nie siedzą i nie wypełniają druków. Pewnie tego się uczą przez jakiś krótki czas i potem to po prostu potrafią. Jak wyglądają takie zajęcia? Ile mają godzin tygodniowo? W zależności od klasy oczywiście, tutaj mają rozłożone te zajęcia praktyczne, gdzie właśnie faktycznie uczą się tej dokumentacji ze względu na to, że dokumenty to jest podstawa w pracy hotelarza. Oni uczą się również języka zawodowego, czyli tak jak wspomniałam, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka hiszpańskiego, więc tutaj też w pracowni się właśnie tego uczą. Ale jeszcze mamy inne pracownie, tak jak tutaj za chwilę przejdziemy do pracowni, która jest jednostką mieszkalną i tam uczą się właśnie takich podstawowych rzeczy jak przygotowanie tej jednostki mieszkalnej do przyjęcia, ale również posprzątanie po wyjeździe gościa, ale również hotelarze uczą się w części gastronomicznej. Taka obsługa w restauracji. Tutaj też należy właśnie wspomnieć o tym, że hotelarze odbywają różnego rodzaju kursy, które później pozwalają na znalezienie pracy. To są kursy kelnerskie, kursy barmańskie, baristyczne, carvingu. I tak naprawdę już po drugiej klasie nasza młodzież pracuje tutaj w okolicznych restauracjach. I te kursy bardzo im się przydają do tego. To sprawdzimy teraz, co uczniowie myślą o tej sali, klasie i o tych zajęciach w ogóle. Gdybyś nam opowiedziała, dlaczego w ogóle wybrałaś taki profil i czy swoją przyszłość wiążesz faktycznie z tym zawodem? Jeżeli chodzi o przyszłość, to tak, wiążę z tym zawodem z tego względu, że otwiera no, szeroką drogę, nie ma co ukrywać, bo jak nie hotelarstwo, to gastronomia, także jak najbardziej. A wybrałam tę szkołę z tego względu, że były bardzo dobre opinie i bardzo dużo osób chwali tę szkołę, także jak najbardziej na tak. Co jest najciekawszego na zajęciach dla Ciebie? Jaka nauka, jakie zdobywanie tej wiedzy jest takie najprzystępniejsze? Ogólnie jeżeli chodzi o zajęcia praktyczne, to nauczyciele mówią takim, że tak powiem, prostym językiem, takim zrozumiałym i naprawdę ta wiedza i to wszystko tak łatwo dopływa po prostu do człowieka. No, a jakbyś poleciła tę szkołę tym osobom, które gdzieś zastanawiają się, czy ją wybrać? Jeżeli chodzi o polecenie, to jest naprawdę godna polecenia z tego względu, że łatwo wiedzę zdobędą i naprawdę jest tutaj bardzo dużo kursów i ścieżki są naprawdę otwarte po tym zawodzie, także szkoła jak najbardziej na plus. Świetnie, także zapraszamy do następnej sali. Zaraz sprawdzimy, co jeszcze kryje szkoła. Zgodnie z zapowiedzią sprawdzimy, co kryje się w tej sali i co uczennice tutaj ćwiczą. Tak, w tym momencie będziemy znajdowali się w naszej jednostce mieszkalnej, gdzie właśnie młodzież praktycznie uczy się przygotowania tej jednostki mieszkalnej do przyjęcia gościa, ale również sprzątanie po pobycie gościa, czyli takie sprzątanie do czysta. To są zajęcia, które trzeba cały czas ćwiczyć, cały czas się szkolić w tym i doskonalić? Ze względu na to, że w hotelarstwie obowiązują nas procedury, to zarówno tak jak byliśmy we wcześniejszej pracowni, gdzie były procedury przyjęcia, zameldowania, wymeldowania gościa, które młodzież musi opanować bardzo dobrze, tak samo w jednostce mieszkalnej czynności, które dotyczą sprzątania jednostki mieszkalnej, wymagają znajomości procedur. Więc dziewczyny uczą się, zresztą nie tylko dziewczyny, ale również chłopcy uczą się właśnie przygotowania tej jednostki mieszkalnej do przyjęcia gościa. To są jakieś konkretne etapy, co trzeba przygotować, jak wygląda taka nauka? Dokładnie tak. Tutaj młodzież uczy się od samego momentu, gdy musi wejść do pracowni, zapukać 3 razy, sprawdzić, czy w pokoju znajduje się gość, czy już jest pokój zwolniony. Zaczyna od właśnie otwierania okien, od wysprzątania wszystkich rzeczy, później zbiera pościel, wymienia ją. Także to są takie elementy, które muszą wiedzieć, co następuje po czym i tutaj w pracowni tego się właśnie uczymy. I dziękujemy bardzo i idziemy dalej. Gmina Ciężkowice stawia na rozwój turystyki. Czy to szansa na pracę dla absolwentów szkoły w Ciężkowicach, panie dyrektorze? W obecnym czasie od kilku lat pomysł na rozwój gminy i miasta Ciężkowice powoduje, że nasza szkoła staje się centrum zainteresowania, ponieważ kierunki, które w naszej szkole realizujemy i przygotowujemy młodzież, jak najbardziej odpowiadają tym zapotrzebowaniom. Już niedługo zostanie otwarty park zdrojowy imienia pana burmistrza Zbigniewa Jurkiewicza. Mamy również w budowie Małopolskie Centrum Ekologiczne.
jak również inwestycja kolejna to ścieżka w koronie drzew, a przy okazji pięknie przygotowana trasa w skamieniałym mieście i to powoduje napływ ogromny turystów do Ciężkowic i do samej gminy i mam nadzieję również, że dzięki temu otworzą się perspektywy i już się otwierają także perspektywy dla naszej młodzieży na rynku pracy. Mamy sporo telefonów, sporo informacji mailowych o to, by zaproponować konkretnych uczniów już na konkretne stanowiska do firm i okolicznych, ale też szerzej, bo i z Tarnowa, i z Krakowa, i z Sącza takie informacje od pracodawców są, byśmy im naszą młodzież zaproponowali do pracy. Wraz z nami jest również pani Jolanta Mastalska i chciałabym, żeby pani nam opowiedziała o tym, jakie projekty realizuje szkoła, by podnieść kwalifikacje uczniów. Witam serdecznie. Najbardziej popularnym tutaj projektem, który jest realizowany w naszej szkole, to są mistrzostwa. Tutaj głównie cieszy się ten kierunek kursu wśród hotelarzy. No i barman. Tutaj mężczyźni mają dużo pola do popisu, ale również i dziewczyny. Są to wszystkie umiejętności, które sprawiają, że uczniowie są konkurencyjni na rynku pracy. Te dodatkowe umiejętności pozwalają im się rozwinąć w danej sferze. Mogą zobaczyć, że poza gotowaniem czy hotelarstwem są również inne dziedziny z tej branży, gdzie mogą się rozwinąć i nabyć te nowe umiejętności, jak już wcześniej wspomniałam. No właśnie, mówimy teraz dużo o hotelarstwie, no ale hotelarstwo łączy się nieodzownie z gastronomią, dlatego teraz przenieśmy się do takiej pracowni i sprawdźmy, jak wyglądają zajęcia. Wszystkie zapachy doprowadziły nas tutaj do sali gastronomicznej, gdzie mamy przyjemność porozmawiać z panią prowadzącą ten przedmiot. Jakbyśmy mogli powiedzieć kilka zdań, w jaki sposób odbywają się tutaj zajęcia? Zajęcia odbywają się w systemie grupowym. Aktualnie w tym momencie na zajęciach jest grupa z technikum żywienia usług gastronomicznych, która przygotowuje potrawy. Dzisiaj akurat mamy taki luźny temat na zakończenie naszego, podsumowanie naszej całorocznej pracy, ponieważ wykorzystujemy mnóstwo technik, staramy się przypominać wszystkie techniki, których uczyliśmy się w całym roku szkolnym. Wykorzystujemy metodę gotowania sous vide, piekarniki z termoobiegiem i nawilżaniem, ponieważ jest to taka najnowsza metoda sporządzania potraw. Będziemy również przygotowywać desery przy pomocy nowoczesnych urządzeń, jakim na przykład dysponujemy, i będzie syfon, będzie beza z różnymi świeżymi owocami, więc no to są takie nasze osiągnięcia całoroczne, które dzisiaj będziemy podsumowywać. Widać gołym okiem, że pracownia jest bardzo dobrze doposażona. Tak, mamy naprawdę genialnie wyposażoną pracownię. Nie jesteśmy w stanie zademonstrować wszystkich możliwości pracowni, wszystkich sprzętów, którymi dysponujemy. Ostatnio nawet mamy maszynę do lodów, z którą zaopatrzyliśmy się. I Dzień Dziecka to była właśnie akcja kręcenia lodów. Mieliśmy okazję kosztować domowej roboty lodów. Wiemy, że gastronomia, gotowanie to głównie zajęcia praktyczne, ale żeby do tego dojść, do takich umiejętności, trzeba również uzyskać umiejętności teoretyczne. Oprócz takich zajęć, taka teoria również jest prowadzona. Oczywiście. Gastronomia to nie tylko praktyka, to również teoria. I zajęcia, które tutaj się odbywają, to również pracownie teoretyczne. Na tym etapie kształcenia tutaj w pracowni są tylko ćwiczenia praktyczne, ale oczywiście kształcenie teoretyczne odbywa się, to jest długi i żmudny proces, który toczy się cały okres kształcenia. Oprócz tego, co uczniowie mogą nauczyć się tutaj w sali gastronomicznej, szkoła oferuje również praktyki zewnętrzne, które załatwia uczniom w różnych miejscach, gdzie mają możliwość wykazania się. Tak, staramy się załatwić takie miejsca praktyki w renomowanych restauracjach, w hotelach. Zazwyczaj są to hotele nawet pięciogwiazdkowe, więc uczniowie mogą tam zdobywać naprawdę szeroki zakres wiedzy, umiejętności, rozwijają się pod każdym względem i wracając z takich praktyk naprawdę wiele osiągają i te swoje umiejętności później przenoszą
że tak powiem, kształcenie w dalszym etapie i po prostu wykorzystują również w życiu prywatnym, ponieważ kształcenie w szkole gastronomicznej to nie tylko praca zawodowa. Nie każdy z nich może chcieć później pracować jako kucharz, ale to później się przydaje w życiu prywatnym, ponieważ każdy musi jeść i na każdym etapie z tym tematem się styka w życiu codziennym. Więc to też jest taki aspekt, który jakby decyduje o tym, że większość z tych uczniów, nawet nie do końca będąc zainteresowany tym kierunkiem, wybiera ten kierunek. I jest potem bardzo zadowolony, jeżeli nawet nie będąc tym kucharzem, potrafi sobie coś ugotować dla siebie, dla rodziny i to wykorzystuje w ten sposób. Zanim pójdziemy popatrzeć, co przygotowali dla nas uczniowie, powiedzmy jeszcze, co po takim technikum, gdzie można pracować i jakie umiejętności tutaj uzyskujemy już pod koniec szkoły? Oczywiście. No głównym, że tak powiem, zawodem, który się uzyskuje po zakończeniu tej szkoły, to jest zawód kucharza, który można wykorzystać, tak jak mówiłam już, w różnych, że tak powiem, na różne sposoby. Można pracować w hotelach, można pracować w restauracjach, można w gastronomii, również w małej gastronomii tak zwanej, więc czy w placówkach żywienia zamkniętego, jak stołówki szkolne, stołówki właśnie jakiegoś żywienia właśnie pracowniczego i tak dalej, więc możliwości są naprawdę bardzo szerokie. Może przejdźmy, zobaczymy, co przygotowali uczniowie. Może opowiesz nam coś o tym, co teraz przygotowałeś. Przygotowałem właśnie kurczaka w piecu konwekcyjno-parowym. Jest on pieczony, nadziewany kaszą gryczaną, cebulą i boczkiem. Zszyty sposobem angielskim. A wykorzystujesz swoje umiejętności, które tutaj nabywasz na przykład w domu albo przy znajomych? Ale rzeczywiście. Pomagam mamie w domu. Również chodziłem na praktyki do restauracji. I tak wykorzystuję po trochę swoje umiejętności w gastronomii. A czy w przyszłości wiążesz w ogóle przyszłość z tym zawodem? Myślę, że po takich naukach i wysokiej kadrze nauczycielskiej, która nas uczy, że nasze umiejętności będą na tyle wysokie, że przyjmą nas do naprawdę dobrych restauracji. Teraz kolega zaprezentuje nam może, co przygotował, a za chwilę połączymy się ze studiem. Panie dyrektorze, a czy szkoła w takim razie słynie z jakiegoś konkretnego rodzaju kuchni? Nasza szkoła tutaj w regionie słynie z kuchni opartej o tradycyjne materiały. Rozwijamy od wielu, wielu lat konkurs, który na ten moment stał się już konkursem pod patronatem małopolskiego kuratora oświaty. Dzikie smaki, a więc jak sama nazwa wskazuje, stoimy mocno na dziczyźnie i tak odbyło się już kilka edycji, 5 edycji odbyło się konkursu Dzikie Smaki, to mięso, ten materiał, produkt, to jeleń, to zając, to królik, sarna i inne. Jest on w ogóle możliwy do realizacji dzięki współpracy z restauratorami renomowanymi z Krakowa, ale także dzięki współpracy z firmami, które wspierają nas także, jeżeli chodzi o bardzo cenne nagrody, tak jak Termy Chochołowskie. Nie mógłby się na pewno odbywać, bo już wielokrotnie miał on swoje miejsce i odbywał się na terenie szkoły dzięki Stowarzyszeniu Małopolskich Kucharzy i Cukierników oraz dzięki wsparciu grupy myśliwych skupionych w klubie kolekcjonera tutaj u nas na terenie miasta i gminy Ciężkowice, jak również samej współpracy z miastem i Centrum Kultury i Promocji, która również wspiera, by ten konkurs był na najwyższym poziomie. Realizacja tego konkursu zawsze przysparza nam dużo wysiłku, ale efekt jest dla młodzieży, która jest z terenu całej Małopolski, na pewno bardzo interesujące, mogą nas zdobywać kolejne nowe umiejętności z tym materiałem, z którym tak często na pracowniach gastronomicznych w własnych szkołach się nie spotykają. To teraz zmienimy trochę temat, bo szkoła w Ciężkowicach kształci również młodych informatyków. Mają oni do dyspozycji nową klasopracownię. Czy ta inwestycja, no bo to jest nowa sala, pozwoliła na podniesienie standardu nauki? Pracownie mamy dwie informatyczne, w tym ta jedna właśnie kluczowa, w zeszłym roku oddana
pracownia informatyczna do nauki teoretycznej. To olbrzymia inwestycja, jeżeli chodzi o infrastrukturę naszej szkoły. Otrzymaliśmy na jej wyposażenie ponad 120 tysięcy złotych. To nowoczesny sprzęt. Przede wszystkim design całej pracowni pomaga również uczniom w nabywaniu nowych umiejętności, wiedzy od nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia. W perspektywie mamy oddanie kolejnej pracowni. Mam nadzieję również, że to będzie wrzesień, względnie październik tego roku, pracowni do nauki teorii praktycznej, gdzie będzie oczywiście stół montażowy i tam młodzież będzie mogła również w takich najnowocześniejszych, dokładnie z XXI wieku, to dzisiaj może już jest niewłaściwe określenie, ale z drugiej połowy XXI wieku takich właśnie materiałów pracować w naszej szkole i przygotowywać się do pracy u pracodawców. To jest sprzęt z najwyższej półki i dzięki temu, kiedy nasza młodzież udaje się na praktyki, może pracować na podobnym lub takim samym sprzęcie i nie jest to sprzęt odbiegający parametrami od tego, który mamy w naszej właśnie szkole. No właśnie, jak to się dzieje, że tutaj w szkole u mistrza udaje się pozyskiwać tak dobry sprzęt, na którym mogą kształcić się uczniowie? Przede wszystkim jest to możliwe dzięki organowi prowadzącemu. Jest tam odpowiednia jednostka, która wyszukuje projekty, gdzie dzięki tym projektom oczywiście jest wkład własny naszego organu, powiatu tarnowskiego, natomiast pozostałą kwotę otrzymują szkoły zewnętrznie i dzięki temu ten sprzęt najlepszej jakości jest w szkole, ale także sama szkoła próbuje poprzez swoich pracowników w administracji, nauczycieli, także w mojej osobie pozyskiwać dodatkowe pieniądze, by ten sprzęt był jak najlepszy. I tak też ostatnimi czasy udało się wystartować w konkursie dzięki wygranej, bo było to kilkadziesiąt szkół z terenu całej Polski, ale jednak jedyna była nasza szkoła, jeżeli chodzi o region. Otrzymaliśmy mobilną pracownię, tej wartość 60 tysięcy, 16 komputerów, laptopów z szafą przesuwną i już mamy takie miejsce, gdzie ona się znajduje, aczkolwiek zawsze można ją przenieść, przesunąć do każdej innej pracowni, gdzie uczniowie mogą z tego sprzętu korzystać. Ale wróćmy jeszcze na chwilę, na moment do tej klasy pracowni informatyki, która została niedawno oddana. Ja słyszałam, że w niej jest setki kabli, są one dosyć długie, a tego w ogóle nie widać, tak jak to zaraz zobaczymy na filmie. Jak to się dzieje? Pracownia została wybudowana, można tak powiedzieć, od podstaw. Wszystko zostało zdarte. Były specjalne kanały wycinane. Sprzęt był też przywożony z Tarnowa, także i przeze mnie, żeby to uskutecznić, jeżeli chodzi o naszych panów, konserwatorów, którzy pracowali przy tym. No i udało się to wszystkie kable właśnie w podłodze ukryć. To jest ponad 300 metrów. Zostały doprowadzone do stołów. Nie przeszkadzają i też dzięki temu to przemieszczanie się w pracowni jest bezpieczniejsze, zasady BHP są również zachowywane. Zobaczmy zatem, jak wygląda ta klasopracownia informatyki i podglądnijmy lekcje, które się tam odbywają. Przenieśliśmy się do sali informatycznej, gdzie jest z nami nauczyciel, główny tego przedmiotu tutaj w szkole, który może opowie nam kilka słów o tym, w jaki sposób odbywają się tutaj zajęcia. Zajęcia odbywają się w nowoczesnej pracowni, świeżo oddanej, na nowoczesnych komputerach, na nowoczesnych urządzeniach, które tutaj posiadamy. Szkoła jest bardzo dobrze wyposażona w sprzęt. Ciągle ten sprzęt nam tutaj napływa, także będzie coraz więcej tego sprzętu. Mamy tutaj, akurat jesteśmy w pracowni informatycznej ogólnodostępnej, natomiast jeszcze mamy drugą pracownię, która będzie super wyposażona do nowego roku szkolnego, będzie elegancko przygotowana i będzie tutaj do dyspozycji uczniów. No w tej chwili jesteśmy tutaj w pracowni i uczniowie wykonują takie ćwiczenie związane z sieciami, czyli konfiguracja sprzętu sieciowego, co w ogóle daje ten zawód technik informatyk, bo może od tego tutaj zacznijmy. No jest to szerokie spektrum do działania, dlatego że jest to bardzo szeroka dziedzina. Uczeń, który u nas jest w technikum informatycznym, uczy się szeregu różnych czynności, zdaje dwie kwalifikacje, która pierwsza kwalifikacja jest to z montażu
urządzeń oraz komputerów oraz sieci, wykonywanie, projektowanie sieci. Druga kwalifikacja jest to bardziej na zasadzie już programowania, bo tam uczniowie uczą się jak pisać programy, jak konfigurować bazę danych, jak nimi zarządzać. No i strony internetowe, aplikacje internetowe też uczą się właśnie w technikum informatycznym. Oczywiście, tak jak powiedziałem, jest to tak rozległa dziedzina, że tutaj każdy z uczniów no, może znaleźć coś dla siebie, to znaczy to, co lubi, bo przeważnie jest tak, że wszyscy technikum się uczą poszczególnych przedmiotów, natomiast oczywiście każdy z uczniów lubi coś, jakąś dziedzinę informatyki, no i potem się z tej dziedziny specjalizuje. Co jeszcze można tutaj powiedzieć? Gdzie uczeń, przyszły informatyk, nasz absolwent może znaleźć zatrudnienie? Właściwie w każdej dziedzinie, w każdej gałęzi gospodarki, bo teraz informatyzacja jest naprawdę na topie i to wszystko idzie do przodu i po prostu no, każdy gdzieś tam znajdzie swoje miejsce. Oczywiście jeżeli będzie chciał, tak jak powiedziałem, wyspecjalizować się w jakimś tam kierunku, nie wiem, administrowanie sieciami, czy bazy danych, czy projektowanie stron, no to później już we własnym zakresie też się dokształca tak w sposób bardziej specjalistyczny. A jeśli chodzi o praktyki zawodowe, zewnętrzne, jak to wygląda? Czy to szkoła ma jakieś firmy, z którymi współpracuje i tam uczniowie mogą odbywać te praktyki? Tak, oczywiście praktyki również są. Uczniowie mają w klasie drugiej, trzeciej, w tej chwili w czwartej klasie również będą praktyki zewnętrzne we firmach informatycznych, w firmach komputerowych. Oprócz tego jeszcze są różne programy unijne takie, że na przykład powiedzmy miesiąc wakacji, jeśli ktoś by chciał, to również może oczywiście odpłatnie wziąć udział no, w takiej firmie, w takim przedsięwzięciu, gdzie dostaje pieniądze, oprócz tego jeszcze oczywiście nabywa jakieś tam praktyczne umiejętności, no bo wiadomo, tutaj jest no, takie kształcenie ogólne w tej materii, natomiast takie bardziej specjalistyczne to już mają uczniowie we firmach. A czy często zdarza się tak, że kiedy uczniowie idą do jakiejś prywatnej firmy na praktyki, potem jest szansa, że dostają tam zatrudnienie? Tak, tak. Uważam, że tak. No jeżeli, jak to mówią, uczeń, który idzie na praktyki, sprawdza się w tej firmie, no to pracodawca to zauważa i może takiemu uczniowi naszemu zaproponować pracę później. Nawet może już zaproponować pewnie jakieś przedsięwzięcia. Zresztą muszę tutaj powiedzieć, że bardzo dużo naszych absolwentów po tym kierunku pracuje w szeregu firm i krakowskich, i tarnowskich. I potem część idzie na studia, zostaje inżynierami, czy to elektrotechniki, czy elektroniki, czy informatyki, no i potem sobie działają w różnych branżach. Pan nauczyciel idealnie przedstawił nam to, w jaki sposób odbywają się te zajęcia, a my zapraszamy dalej. Panie dyrektorze, ale szkoła w Ciężkowicach może się też poszczycić własną klasopracownią fryzjerską. To kolejny z kierunków, który realizujemy w technikum i dokładnie tak, przed kilkoma laty, ze względu na pójście w kierunku trendów, które są na rynku pracy, otworzyliśmy nowy kierunek i zaadoptowaliśmy całe poddasze szkoły, gdzie mamy pracownię fryzjerską, jak również kolejną, która została oddana w zeszłym roku, to jest pracownia usług kosmetycznych i obydwie są na najwyższym poziomie. Gdy pamiętam 4 lata temu po raz pierwszy zwiedzałem szkołę, do której przyszedłem pracować, to byłem pod wrażeniem, gdyż no, wtedy stwierdziłem i dzisiaj podobnie, że podobne salony fryzjerskie na takim poziomie jak nasza pracownia, no to trudno wtedy było na rynku odnaleźć pracę, gdzieś podejść, by jakiegoś zabiegu też doświadczyć. My to tutaj mamy. Też chciałbym się zwrócić tutaj do właśnie ósmoklasistów, do rodziców, żeby zwrócili na to uwagę, że właśnie w naszej szkole tym się ona między innymi wyróżnia, że nasz organ prowadzący permanentnie ciągle inwestuje w infrastrukturę, w rozwój naszej placówki, tak byście właśnie wy, a teraz wasi starsi koledzy i koleżanki uczyli się w najlepszych warunkach. My też jako nauczyciele
robimy wszystko, by nie tylko ten element edukacyjny, ale także wychowawczy był realizowany na mistrzowskim poziomie. To nie jest, proszę Państwa, slogan, to jest prawda. U mistrza Paderewskiego uczą mistrzowie i uczymy przyszłych mistrzów, dlatego też pozwolę sobie i zapraszam Was. Jeżeli jeszcze nie wybraliście, przyjdźcie do nas. Jeżeli już to nastąpiło, zawsze można tę decyzję zmienić i przyjść do mistrza. Absolwentką szkoły, tutaj też to warto zaznaczyć, jest Justyna Biskup, dziś menadżer salonu w Akademii Curyło. Nazywam się Justyna Biskup, jestem absolwentką Technikum Fryzjerskiego w Ciężkowicach. Polecam tę szkołę, ponieważ w niej zdałam egzamin maturalny oraz egzamin zawodowy. Wybrałam ją, ponieważ znajduje się niedaleko mojego domu. Dziś jestem menadżerem najlepszego salonu fryzjerskiego Curyło, projekt Salon Akademii Sebastiana Curyło. Może pokrótce powiem, jak tutaj trafiłam i czym się obecnie zajmuję. Do Sebastiana Curyło trafiłam na staż, gdzie zdobywałam swoje doświadczenie i szlifowałam swoje umiejętności. Dziś jestem również edukatorem Akademii Curyło. Nasza marka prowadzi szkolenia w całej Polsce oraz w całej Europie. Współpracujemy również z akademiami szkolącymi na całym świecie. Polecam szkołę mistrza Paderewskiego w Ciężkowicach. Nie szukajcie szkoły daleko od domu, wybierzcie szkołę przyszłości w Ciężkowicach. To szkoła, w której panuje super atmosfera, w niej poznałam również swoich kolegów i koleżanki, z którymi kontakt mam do dnia dzisiejszego. Ja wybrałam tą szkołę i nie żałuję. Oprócz zajęć zawodowych, szkoła oferuje również wysoki poziom nauki przedmiotów licealnych, a wraz ze mną jest pani nauczyciel matematyki Karolina Iwaniec. Proszę opowiedzieć o tym, jak działa liceum. Tak, w liceum oferujemy trzy kierunki kształcenia, profil humanistyczno-dziennikarski, biologiczno-chemiczny oraz geograficzno-matematyczny. Każdy z tych profili działa i trzeba dodać, że mamy naprawdę bardzo zdolną młodzież. W ostatniej rekrutacji przyszło do nas naprawdę wielu uczniów z niesamowicie wysokimi średnimi, zatem jest też dużo możliwości rozwoju. Uczniowie mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach zarówno wyrównawczych, jak i tych właśnie rozwijających, więc jest tutaj możliwość rozwoju absolutnie dla każdego. Dodatkowo uczniowie wyjeżdżają na wycieczki edukacyjne, wycieczki zawodoznawcze, mają możliwość uczestniczenia w dodatkowych kursach zawodowych, rajdach, mogą rozwijać swoje zainteresowania i pasje aktorskie w grupie teatralnej, taneczne podczas organizowanych kursów tanecznych. Muzyczne, bo od projektu regionalnego szkoła została bardzo bogato wyposażona w sprzęt muzyczny oraz stroje regionalne, z których bardzo chętnie korzystamy. No i od przyszłego roku będzie również w naszej szkole działała grupa harcerska. No właśnie, to są wszystkie takie różne dodatkowe rzeczy, z których mogą skorzystać uczniowie, ale powiedzmy, co ich spotka na lekcjach, kiedy wybiorą te klasy z liceum, jakie to będą rozszerzenia, jakie to będą dodatkowe przedmioty? W klasie humanistyczno-dziennikarskiej oczywiście rozszerzony język polski, wiedza o społeczeństwie i język angielski. W klasie geograficzno-matematycznej, jak sama nazwa mówi, rozszerzona geografia, matematyka, a także również język angielski. I w klasie biologiczno-chemicznej też podobnie tutaj, jak nazwa mówi, biologia oraz chemia, to są rozszerzone przedmioty. Natomiast jeśli chodzi o języki, bo tutaj język angielski jest na tym poziomie rozszerzonym, natomiast dodatkowo uczniowie mogą wybrać język niemiecki, hiszpański i nowość od tego roku język francuski do wyboru. Przenieśmy się teraz do klas opracowni z geografii i zobaczmy, jak wyglądają tam zajęcia. Przenieśliśmy się teraz do sali geograficznej, gdzie zajęcia prowadzi pani Lucyna, która opowie nam o tym, w jaki sposób one wyglądają.
Dobrze, znajdujemy się w pracowni geograficznej, która jest akurat w trakcie modernizacji. W sali odbywają się zajęcia z geografii zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Geografię rozszerzoną realizujemy w liceum ogólnokształcącym o profilu matematyczno-geograficznym oraz w technikum hotelarskim. Natomiast pozostałe klasy mają realizowaną geografię na poziomie podstawowym. Pracownia jest bardzo dobrze wyposażona, zarówno nie wiem, w mapy, atlasy, pomocy audiowizualne, jakieś plansze dydaktyczne, globusy i tak dalej. Kolekcje skał, minerałów, nie wiem, dzisiaj akurat omawiamy gleby, to mamy, nie wiem, do każdej lekcji w zasadzie mamy pomocę od plansz dydaktycznych, skończywszy na jakichś innych pomocach, te, które nam są do lekcji potrzebne. Czy oprócz takich zajęć w klasie odbywają się też zajęcia na powietrzu, które wiadomo, że geografia to nie tylko to, co jest w książce, ale także wszystko, co znajduje się dookoła nas, więc takie zajęcia praktyczne na polu, czy też się odbywają? Tak, odbywają się zarówno lekcje w terenie, jak wycieczki dydaktyczne, wyjazdy edukacyjne. W ubiegłym tygodniu byłam z młodzieżą na wyjeździe w Ojcowskim Parku Narodowym. Jest to projekt realizowany ze środków unijnych Mój Rozwój, Moja Przyszłość, w którym mam przyjemność, a z drugiej strony obowiązek być liderem. Jest tam bardzo dużo zajęć właśnie dla liceum ogólnokształcącego z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i języków obcych. W ramach tego projektu realizujemy zajęcia rozwijające z biologii, z chemii, z matematyki, geografii, informatyki, koło naukowe z informatyki, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z geografii, z biologii, z matematyki, z języka angielskiego, rozwijające z niemieckiego. Jutro młodzież wyjeżdża na wycieczkę, na wyjazd edukacyjny do Krakowa, do firmy informatycznej i ogrodu doświadczeń. Oprócz tego, jeśli zdecydowalibyśmy się zdać takie rozszerzenie na maturze z geografii, co potem z takim, jakie zdawanie takiego rozszerzenia, co nam umożliwia? Studia umożliwia nam naukę na uczelni wyższej. Mnóstwo kierunków liczy geografię jako przedmiot właśnie decydujący o dostaniu się na studiach. Dużo kierunków na Akademii, na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od stosunków międzynarodowych poprzez ekonomię, dużo kierunków na Uniwersytecie Rolniczym, Uniwersytecie Pedagogicznym, Akademii Górniczo-Hutniczej, w połączeniu zwłaszcza z matematyką, językiem angielskim, i są to przedmioty, które realizujemy w liceum ogólnokształcącym właśnie w tym profilu matematyczno-geograficznym. Jeszcze przed nami będzie doposażenie tej sali jeszcze bardziej niż już jest teraz doposażona, także jeśli ktoś będzie zainteresowany zobaczeniem doposażenia tej sali, zapraszamy od nowego roku szkolnego. Dostaliśmy teraz informację, że ciekawe i bardzo interesujące zajęcia odbywają się w klasopracowni fryzjerskiej, więc zobaczmy zatem z naszą kamerą, co tam się dzieje. A teraz jesteśmy w sali fryzjerskiej, gdzie dziewczyny przygotowują na pewno najpiękniejsze fryzury w całych Książkowicach. Zapytamy o to panią, która zajęcia prowadzi. Powiedzmy sobie, co to za sala i jak takie zajęcia na co dzień wyglądają. Dzień dobry, jesteśmy w sali fryzjerskiej. Jest to pracownia zabiegów fryzjerskich, w której dziewczyny uczą się przede wszystkim zawodu. Uczą się, w jaki sposób wykonywać fryzury, strzyżeń, modelowania, koloryzacji. Generalnie całej techniki fryzjerskiej, która jest objęta programem nauczania, oraz jeszcze ponadto uczymy się takich dodatkowych, bardziej przyjemnych rzeczy, które są bardziej potrzebne, a których nie do końca są jeszcze w programie. Ta praktyka pojawia się w pierwszych już zajęciach, na początku samej edukacji, kiedy wybieramy tę szkołę, wchodzimy i pierwsze zajęcia już tak wyglądają, że wchodzimy do tego pomieszczenia i już się uczymy? Tak, w większości tak. Mamy w większości zajęcia praktyczne, gdzie jest to już 7-8 godzin
pracowni zabiegów fryzjerskich i w większości dziewczyny właśnie tutaj na tej pracowni uczą się. I ponadto są jeszcze oczywiście teoretyczne przedmioty zawodowe, które również realizują w tej szkole, w innych salach, ale to już na inny temat. Mówimy, że dziewczyny, czyli zdarzyło się wam mieć mężczyzn fryzjerów, bo raczej kobiety wybierają taki zawód? No właśnie, troszkę muszę się przekształcić w tym kierunku, ponieważ mamy już dwóch fryzjerów, mamy w pierwszej i w drugiej klasie dwóch chłopców, którzy zdecydowali się na ten zawód, jest to ich pasja, widać to bardzo, ponieważ ich praca, ich zaangażowanie i kreatywność jest naprawdę na wysokim poziomie i uważam, że no zapraszamy oczywiście chłopców, żeby jednak było więcej i żeby ta różnorodność taka była tutaj zachowana. No, za czym podążamy? To są trendy, sprawdzacie, gdzieś jesteście cały czas na bieżąco, rozmawiacie między sobą, w jaki sposób wygląda taka nauka, no bo wiadomo, że nie cały czas jesteście przy głowach, nie cały czas czeszecie na pewno. Dokładnie tak. Nie cały czas jesteśmy przy głowach, ponieważ no wiadomo, że trzeba iść do przodu, nie można stać w miejscu nigdy. Staramy się wyjeżdżać na wszelkiego rodzaju imprezy fryzjerskie, na targi fryzjersko-kosmetyczne, ponieważ my łączymy te dwa kierunki, właśnie fryzjerstwo i kosmetykę. Ponadto staramy się jeździć na szkolenia fryzjerskie. Oprócz nas, kadry nauczycielskiej, również uczniowie również kształcą się, mamy też zaprzyjaźnione ośrodki szkoleniowe, salony fryzjerskie również, ale generalnie ośrodki szkoleniowe, które dzięki temu przyjeżdżają do nas i może młodzież się kształcić w tym kierunku, rozwijać. Jak długo zdobywa się taką wiedzę i jak ją później wykorzystać tak, żeby być, nie wiem, najbardziej znanym, najbardziej popularnym albo po prostu lubianym fryzjerem w okolicy? Tutaj dziewczyny uczą się 4 lata, natomiast w nowej podstawie programowej 5 lat, czyli tyle trwa nauka, 5 lat, już teraz tak można powiedzieć. I co trzeba zrobić? No przede wszystkim trzeba to lubić, trzeba mieć tą pasję, rozwijać się cały czas i trzeba być kreatywnym, uśmiechniętym, zadowolonym, ponieważ tutaj jednak relacja z klientem też odgrywa kluczową kwestię. Tego też się da nauczyć, czy po prostu trzeba wiedzieć, że chce się wybrać taką klasę? Trudne pytanie, ponieważ poniekąd się tego uczymy, ale już trzeba z tym przyjść. Trzeba się troszeczkę jakby z tym urodzić, z tą kreatywnością, z tą taką pewnością, ponieważ tutaj oprócz właśnie tego, że mają dziewczyny czeszą, to dodatkowo jeszcze mają takie przedmioty, gdzie rysują, więc tutaj trzeba ten taki talent, jakiś już zalążek mieć. To sprawdzamy teraz zatem dziewczyny, co robią. Podpytamy tutaj, bo widzimy jakieś przepiękne upięcia i żywe kwiaty we włosach. Co to za fryzura i na jaką okazję pasowałaby? No, fryzura ta może pasować do okolicznościowej, jakieś weselna może być, jakaś na przykład komunijna dla mamy. Dlaczego wybrałaś ten konkretny profil i czym on jest dla ciebie i jak ci się tutaj uczy w tej szkole? No, akurat ja to z pasji od dziecka lubiałam bardzo robić w fryzjerstwie, czesać. Upinać od dziecka zawsze lubiłam, no i z pasji przyszłam tutaj do szkoły, a wiedziałam, że tutaj jest duża zdawalność egzaminów zawodowych, no i już tak jakoś poszło. No, wiążesz z tym przyszłość, jakiś, nie wiem, swój salon fryzjerski, jak siebie wyobrażasz po skończeniu szkoły? No, mam nadzieję, że po zdaniu egzaminów już wszystkich, pomału po tych szkoleniach, stażach i wszystkiego rodzaju dokształceniach, kiedyś uda się w przyszłości otworzyć swój mały biznes, no i może będzie marzenia się wykonywało. Do tego życzymy wszystkim absolwentom tej szkoły, nie tylko tej klasy, w której teraz jesteśmy, i idziemy zobaczyć dalej wszystkie pracownie. Szkoła w Ciężkowicach jest na bieżąco modernizowana. Obecnie trwają prace związane z wymianą okien, ociepleniem i wymianą oświetlenia w salach lekcyjnych, o czym mogliśmy się nieco dowiedzieć, podglądając, co się dzieje na zajęciach z geografii. Ale panie dyrektorze, jakie jeszcze remonty w szkole? W okresie wiosennym ruszyły prace termomodernizacyjne naszego budynku, budynku zespołu szkół ogólnokształcących i zawodowych, i w ramach tego projektu wymieniana jest cała stolarka okienna, czyli 99 okien. Pracownie są w tym momencie przygotowywane, niektóre już oddane do użytku. Dodatkowo panele fotowoltaiczne już są zamieszczone na dachu szkoły, 60 takich paneli. Nowa kotłownia, która to wszystko będzie mogła obsłużyć. No i sam fakt olbrzymiej kwoty, która została pozyskana, ponieważ to jest około 1 200 000 zł, z czego ponad 800 000 organ prowadzący pozyskał z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a resztę zabezpieczył ze środków własnych, by nie tylko
ograniczyć wydatkowanie na energię, bo po zakończeniu inwestycji 60% funduszy, które do tej pory były wydawane na energię, zostanie w kieszeni, że tak powiem, organu prowadzącego, ale także całe zewnętrzne, ta część szkoły nabierze nowego blasku. Oprócz tej inwestycji dość dużej, już niedługo będziemy wchodzili w kolejną. To kolejne 400 tysięcy pozyskane przez organ prowadzący na rzecz wkomponowania w bryłę budynku windy dla osób niepełnosprawnych, ale mam też taką nadzieję, myślę, że jest to potwierdzone rozmowami z naszymi uczniami. Będzie to dla nich niespodzianka, że będą mogli tą windę się również przemieszczać na terenie szkoły. Będzie to przede wszystkim jedno z ostatnich naszych wyzwań łamiących bariery architektoniczne w szkole i w ramach dostępności plus dla osób z niepełnosprawnościami będziemy w gronie doborowym tych jednostek placówek oświatowych, które złamały już wszystkie bariery i możemy dzięki temu przyjmować młodzież także z niepełnosprawnościami fizycznymi, by mogli u nas pobierać wykształcenie i kształcić się w konkretnych zawodach lub także w liceum ogólnokształcącym. Mamy również kolejne inwestycje dotyczące sprzętu, o którym już troszeczkę było też powiedziane przez nauczycieli, a także przeze mnie, ale to pracownia cukiernicza, informatyczna, obsługi konsumenta i sprzęty dokupowane wciąż, jak na przykład planetarny robot kuchenny, chłodnie, czy inny sprzęt gastronomiczny. To kolejna kwota 30 tysięcy właśnie na ten sprzęt pozyskana. To, co na zewnątrz również widać, to mural, który wyróżnia naszą szkołę od roku 2018, od jubileuszu, od rocznicy setnej odzyskania niepodległości, kiedy też pozyskiwaliśmy zewnętrznie te środki, ponieważ montaż tej inwestycji w szkole był złożony. Główną bazą była współpraca i do dzisiaj utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie z Instytutem Pamięci Narodowej, ale również bardzo dobra współpraca z powiatem tarnowskim, naszym organem prowadzącym, ale także z gminą i miastem Ciężkowice i pozyskaniem tej brakującej części kwoty na ten mural, który wyróżnia naszą szkołę w terenie. Ja sam, będąc tutaj wielokrotnie już nawet popołudniami, widzę turystów przechodzących, spoglądających na ten mural, ale chciałbym zapewnić, że to nie koniec z takimi właśnie nowinkami, które mają też i sam budynek wyróżnić, mianowicie już za niedługo, kiedy będzie elewacja budynku oddana w tym nowym, tej nowej odsłonie, pojawi się napis podświetlony, który będzie można w nocy zobaczyć, który też będzie określał naszą markę, którą budujemy od kilku lat u mistrza Paderewskiego, a w czasie ważnych uroczystości państwowych, ale nie tylko, budynek będzie podświetlany w zależności od tego, jaką będziemy mieli uroczystość. Gdy będą to uroczystości patriotyczne, będzie to kolor budynku biało-czerwony, będzie to na przykład Dzień Świętego Patryka, będziemy mieć całą elewację w zieleni, czy na przykład będziemy obchodzili dzień poświęcony autyzmowi, będzie na niebiesko. W zależności od tego też w ten sposób okoliczna młodzież, także ze szkoły podstawowej, będzie mogła, spoglądając na naszą szkołę, orientować się, co w tym momencie dzieje się na terenie naszej placówki. To wszystko ciekawe inwestycje i ciekawe podejmowane działania, ale panie dyrektorze, co dla uczniów i co się zmieniło w ostatnich latach, na czym skorzystali uczniowie? To rzeczy, o których przed chwilą powiedziałem, są widoczne na zewnątrz lub będą w bliskiej przyszłości. Natomiast przede wszystkim budynek od środka pięknieje. Jesteśmy otwarci na propozycje naszych uczniów. Ja jestem oczywiście otwarty na propozycje grona pedagogicznego i pracowników administracji i obsługi. I te rzeczy są realizowane, jak na przykład strefa wypoczynku dla uczniów, gdzie zostały zakupione sofy, gdzie zostały zakupione podajniki na wodę. Stała się też ta strefa taką swoistą naszą aulą, gdzie mamy akademię lub także godziny wychowawcze z ciekawymi ludźmi, których zapraszamy, gdyż od kilku lat ta godzina wychowawcza jest jedna o tej samej porze dla wszystkich klas, więc można bez szkody dla materiału, który jest realizowany na innych przedmiotach, również zaciekawić naszych uczniów jakimiś osobami, ich osiągnięciami i pokazać coś innego spoza naszego terenu. Ponadto takie ciekawostki dodatkowe jak schody, które też nabrały innego charakteru, też uczą, są tam różnego rodzaju
cytaty, czy to łacińskie, czy mamy nawet piramidę żywieniową, czy też sposób na uratowanie człowieka w sytuacji ekstremalnej, więc chodząc cały czas, mimo wszystko gdzieś tak podświadomie, zarówno my, jak nauczyciele, ale także uczniowie pozyskują nową wiedzę. Ale w planach mamy kolejne rzeczy i myślę, że one zostaną zrealizowane w przeciągu kilku lat. To będzie boisko wielofunkcyjne, zamienione to, które w tym momencie mamy przed szkołą, na etap, kiedy było budowane, było w fazie przygotowania, spełniało tamtejsze wymagania. Na dzień dzisiejszy boisko asfaltowe już jest przeżytkiem, myślę, że w każdej szkole i w naszej pojawi się właśnie takie nowe boisko. Oprócz tego strefa wypoczynku fitness, będzie tam 8 stanowisk również siłowych, ale mamy też w takich planach ekologicznych pozyskanie środków na dwie zewnętrzne strefy. Jedną taką byśmy mogli wykorzystywać pod kątem grillowania ognisk z młodzieżą, a drugą pod lekcje na zewnątrz. No, w okresie obostrzeń, dobrze o tym wiemy, czasami właśnie nasi nauczyciele wychodzą na zewnątrz, ten teren nie jest przygotowany do tego, by te lekcje się odbywały, ale kiedy będzie to właśnie zadaszenie, a jednocześnie cyrkulacja powietrza i przy takiej pogodzie, jaką mamy dzisiaj, to mam nadzieję, że to będzie dodatkowy atut dla młodzieży, która wybiera naszą placówkę, naszą szkołę u mistrza Paderewskiego, że zechcą do nas właśnie przyjść. W szkole szeroko są też wykorzystywane pomoce naukowe, interaktywne tablice, makiety, czy w klasopracowniach peruki fryzjerskie i sprzęt, a w klasopracowni do biologii jest nawet żywa jaszczurka, o czym przekonamy się, zaglądając do niej. Jesteśmy teraz w pracowni biologicznej, w której oprócz uczniów mamy żywe stworzenie i o nim sobie zaczniemy, bo to taka trochę, nie wiem, ciekawostka, że w salach jeszcze są żywe zwierzęta i nie rozmawiacie tylko o tym, co jest w podręcznikach, ale także macie się czym opiekować. Tak, oczywiście. To jest nasza ulubienica, jaszczurka Agama brodata. Takim naturalnym środowiskiem, w którym żyje ta jaszczurka, jest Australia, ale uczniowie oczywiście bardzo lubią zwierzęta, więc bardzo chętnie opiekują się właśnie jaszczurką. Przynoszą jej różne pożywienie, są to między innymi koniki polne, są to rośliny takie jak mięta, takie jak bazylia. No jeśli jest słonecznie, to ona bardzo lubi się wygrzewać albo w terrarium, albo wynosimy ją na zewnątrz przed szkołę. No, w taki sposób najlepiej jest uczyć biologii? Ale rzeczywiście, oprócz tego na pewno taką najlepszą metodą nauki jest metoda obserwacji i eksperymentu, którą na co dzień staramy się i wdrażamy wraz z podstawą programową na lekcje. A jest to możliwe przede wszystkim dzięki różnym pomocom dydaktycznym, które uzyskujemy z różnych projektów unijnych, między innymi projektu unijnego Mój Rozwój, Moja Przyszłość. No i to są właśnie te pomoce, które Państwo tutaj widzą. Między innymi monitor interaktywny, szkielet człowieka, są to także plansze dydaktyczne, preparaty mikroskopowe, różne modele anatomiczne, mikroskopy takiej nowej generacji z możliwością podłączenia do monitora, do telewizora, dzięki czemu właśnie taka praca zarówno w grupach, ale jeśli jest to duża grupa uczniów, jest możliwa właśnie na lekcjach biologii. Udaje się w klasach, w salach, kiedy prowadzi Pani lekcje, poznać jakichś młodych pasjonatów biologii, którzy później gdzieś to wykorzystują w swoich planach przyszłościowych? Oczywiście. Są to przede wszystkim uczniowie, którzy uczęszczają do liceum o profilu biologiczno-chemicznym, ale nie tylko. Uczniowie technikum gastronomicznego, technikum usług fryzjerskich, gdzie jako ten przedmiot dodatkowy, jaki zdają na maturze, wybierają właśnie biologię, no i wybierają właśnie studia przyrodnicze. Albo jest to stomatologia, albo jest to ochrona środowiska, albo to jest inżynieria genetyczna, no i między innymi psychologia, no gdzie mogą rozwijać te swoje pasje, no i tym samym wybierają ten zawód, w którym w przyszłości chcieliby pracować. Rozszerzona biologia, bo wobec tego musi to być. Rozszerzona biologia musi być właśnie, zając na te profile.
Przewodnicząca klasy trochę nam opowie o tym, jak wygląda nauka i czy wolicie podręczniki, czy jednak wolicie te wszystkie rzeczy, które są w wyposażeniu? Nie, zdecydowanie wolimy te rzeczy, które są w wyposażeniu. Ta lekcja jest bardziej żywa i możemy się też brać w niej udział, a nie tylko czytać to, co jest w podręcznikach. Wśród waszych kolegów z klasy, rówieśników, faktycznie zdarzają się takie osoby, które interesują się biologią i nie wiem, rozmawiacie o tym, gdzieś rozszerzacie swoją wiedzę albo sami staracie się, no nie wiem, czy poprzez na przykład opiekę nad zwierzętami, co nie w każdej szkole jest oczywiste, gdzieś jakoś to rozwijać? Tak, mamy osoby, które lubią biologię, które zamierzają zdawać na maturze tą biologię i wydaje mi się, że to pogłębiamy przez na przykład opiekę tymi zwierzętami. I dziękujemy bardzo. Zapraszamy do kolejnej pracowni, którą już za chwilę zwiedzimy. Szkoła stawia także duży nacisk na naukę języków obcych. Zajrzyjmy teraz do klasopracowni języka angielskiego. Kolejne z pracowni to oczywiście sala języka angielskiego, czyli jednego z języków, w których uczniowie szkoły mogą się tak naprawdę tutaj nauczyć, ale wybór jest zdecydowanie szerszy i o nim chcielibyśmy porozmawiać. Tak, naszym uczniom proponujemy do wyboru język, oprócz angielskiego, język niemiecki, hiszpański oraz francuski. Przykładamy wielką wagę do kształcenia językowego. Uczniowie przygotowują się do matury w zakresie podstawowym, ale również w zakresie rozszerzonym. Organizujemy konkursy językowe skierowane do uczniów naszej szkoły, ale również organizujemy konkursy językowe skierowane do uczniów szkół podstawowych, aby podnieść ich kompetencje językowe oraz dać płaszczyznę do rywalizacji. Te języki i tak szeroki wybór są związane z tym, że uczymy się tutaj, kształcimy tych wszystkich zawodów, które później wykorzystują tak naprawdę znajomość języka. Powiedzmy sobie, z czym to jest połączone i czy faktycznie na lekcjach pojawia się takie specjalistyczne słownictwo, jak na przykład w hotelarstwie, czy to uczniowie na przykład muszą zrobić w samym zakresie, czy Państwo jako nauczyciele ich wspierają w tym? Każdy z kierunków kształcenia zawodowego ma przedmiot, który nazywa się język zawodowy. To znaczy, że przygotowujemy językowo w danym zakresie tematycznym, czyli hotelarze mają język zawodowy w hotelarstwie, natomiast czy fryzjerzy, czy uczniowie Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych kształcą się właśnie w zakresie zawodowym, językowym również. Czy takiego języka trudniej się uczy niż tego podstawowego, którego w ogólniakach znamy? Tak, to jest już bardziej zaawansowane słownictwo. Docelowo po to, aby przygotować ucznia do pracy na danym stanowisku, do obsługi klienta w Polsce w języku obcym, natomiast również do pracy za granicą. Łatwo jest znaleźć pracę, znając już taki język. Jest taka, nie wiem, czy mają Państwo kontakt na przykład z absolwentami, którzy zaraz po skończeniu szkoły znaleźli faktycznie pracę w swoim wymarzonym zawodzie i pomógł im w tym właśnie język. Oczywiście język w zawodzie jest teraz bardzo ważny, ze względu na to, że tak naprawdę klienci, nasi przyszli klienci, to nie tylko osoby pochodzące z Polski, ale też również goście zagraniczni. I zapewne jestem przekonana, że na przykład w hotelarstwie jest to podstawa, żeby umieć obsługiwać gościa w języku obcym. Myślę, że to jest też bardzo ważny element w gastronomii, którą właśnie będziemy teraz zwiedzać. Tam dochodzą ostatnie szlify w kuchni, więc idziemy sprawdzić, co tam się jeszcze dzieje. A wraz ze mną jest doradca zawodowy pani Katarzyna Płachta. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, w jaki sposób pomaga pani uczniom? Staramy się towarzyszyć naszym młodym ich właściwie podążaniu w stronę kariery. Oni oczywiście tutaj, część z nich już wybrała swój zawód, więc są bardziej określeni. Inni, którzy są w liceum, jeszcze mają na to czas, ale staramy się towarzyszyć, służyć pomocą, służyć radą. Koncentrujemy się przede wszystkim w tej chwili na rozmowach indywidualnych, na tym, żeby im po pierwsze dostarczyć dużo informacji, które będą im potrzebne w najbliższym czasie, jak również po prostu być przy nich, bo to jest chyba bardzo ważne, zwłaszcza dla młodych, którzy niekiedy mają mniemanie różne, niekiedy to są zbyt małe ambicje, niekiedy strach przed jutrem. No, trzeba im pomagać tak, jak tylko możemy.
rozwiewacie te różne takie dylematy młodych ludzi i pomagacie im się odnaleźć na rynku pracy, pokazujecie te ścieżki, którymi mogą podążać? Tak, staramy się być na bieżąco z tym wszystkim, co się dzieje w tej chwili na rynku pracy, tym bardziej, że on jest niezwykle dynamiczny. Co tu dużo mówić, pandemia też bardzo dużo zmieniła i właściwie trudno dać jedną jasną receptę na to, jak będzie wyglądał rynek w najbliższych latach. I tym bardziej jesteśmy, myślę, mówię my, ponieważ doradcą zawodowym jestem ja, ale my jako nauczyciele, cała społeczność szkoły, pracownicy, wychowawcy przede wszystkim i nauczyciele zawodowi, mamy na uwadze to, żeby jednak wspomóc, no nie mają innego wyjścia, muszą wejść w dorosłą drogę, muszą wejść w życie. Chcielibyśmy bardzo, żeby weszli bez kompleksów, żeby weszli z tą wiedzą, która jest im bardzo potrzebna do tego, żeby zacząć karierę zawodową, żeby kontynuować edukację na miarę swoich potrzeb, możliwości, no i żeby każdy z nich miał możliwość odniesienia sukcesu. Mówiliśmy o tym, że pandemia troszeczkę wywróciła ten cały nasz świat i całe nasze życie do góry nogami, ale to też chyba możliwości, bo teraz, będąc nawet u siebie w domu, można pracować na całym świecie, a w tym chyba pomoże oferta lingwistyczna, którą przygotowała szkoła w Ciężkowicach. Tak, oczywiście, oprócz tych wszystkich kompetencji takich cyfrowych, na pewno języki obce to jest coś, co pozwala młodym ludziom wkroczyć bardzo pewnie w świat, w dorosłe życie, w tą ogromną przygodę, którą im życie zafunduje. Im więcej języków się dzisiaj zna, tym lepiej i ludzie młodzi mogą się czuć pewnie. Uczymy się w końcu przez całe życie, dlatego z roku na rok ta oferta językowa w tej szkole jest poszerzana. Do tej pory wiadomo, że angielski podstawa uczymy i w podstawowym, i w rozszerzonym wymiarze, ale jest język niemiecki, doszedł niedawno język włoski i mam nadzieję, że dojdzie język francuski dla tych wszystkich, którzy będą chcieli z niego skorzystać. Mało z tego. Mamy też koła zainteresowań i od kilku lat jest grupa uczniów, która wybrała język rosyjski jako takie super dodatkowe zajęcie popołudniami, poświęcają swój czas, żeby zgłębiać też z jednym z nauczycieli ten język. Ja też wiem, że w szkole w Ciężkowicach prowadzone są lekcje w sposób innowacyjny bądź innowacje pedagogiczne. O co w tym wszystkim chodzi? Innowacje pedagogiczne, wiadomo, że kształtują szkołę i rozwijają ją bardzo. Jesteśmy na ukończeniu z panem dyrektorem, z koleżanką, na ukończeniu właściwie innowacji, która pozwoli nam założyć szkolny klub mediacji. Myślę, że jest to coś, co jest niezwykle ważne, tym bardziej, że jest to rekomendowane przez Rzecznika Praw Dziecka. W 2017 roku wydał taką rekomendację i chcielibyśmy stanąć na tym stanowisku, że jednak to, co jest bolączką młodych ludzi, to jest jeszcze taka niedojrzałość emocjonalna i bardzo często drobny konflikt przeradza się w ogromną burzę. Chcielibyśmy, żeby z jednej strony kształtować właśnie taką postawę empatii, zrozumienia, akceptacji inności, ale przede wszystkim umiejętność dogadywania się, radzenia sobie ze stresem, z jakimiś nietypowymi sytuacjami konfliktowymi, no i umiejętność dyskusji, nawet jeżeli to są trudne tematy. Mam nadzieję, że nam się to uda. Wróćmy do tego, że jest pani też doradcą zawodowym, cały czas też na początku o tym mówiliśmy, a jak doradca zawodowy, więc także przyszłość na rynku pracy absolwentów szkoły. Jak wygląda w takim razie współpraca z pracodawcami? No, jest to dla nas niezwykle cenne, żeby przede wszystkim te osoby, które się kształcą już w konkretnych zawodach, mogły znaleźć miejsce swoich praktyk. Bardzo nam zależy i bardzo cieszymy się, że większość z naszych uczniów może gdzieś tu w okolicy u lokalnych pracodawców znaleźć miejsce na staż zawodowy, na praktyki, no i również spoglądają z nadzieją na to, że któryś z tych przedsiębiorców im pomoże później, czyli może zostaną już pełnoprawnymi pracownikami. Tutaj ściśle współpracujemy z niekiedy to są właściciele tych firm, to są rodzice naszych absolwentów,
często to są właśnie osoby, które są nam bliskie właśnie z tej strony, ale z drugiej strony są to osoby, którym leży na sercu, myślę, rozwój szkoły i dlatego nas wspierają i myślę, że wiele, wiele przedsięwzięć edukacyjnych nie miałoby miejsca albo byłoby przeprowadzone z wielkim trudem, gdyby nam nie pomagali. Ja chciałabym przy tej okazji tutaj zwrócić uwagę właśnie na tych przedsiębiorców. Bardzo jesteśmy wdzięczni panu Janowi Markowi Stanuchowi, prowadzącemu firmę usługowo-handlową w Ciężkowicach. Mamy tutaj przede wszystkim firmy, które się specjalizują w mechanice pojazdowej. Pana Jacka Szczerby z Kąśnej Dolnej na przykład, pana Tadeusza Pierza z Pławnej, ale również autousługi pana Roberta Sopala z Rzepiennika, Eko Insbud pana Jana Stenkowca z Jodówki Tłuchowskiej, Api Steel pana Andrzeja Pierza z Pławnej i z Ciężkowic oraz przedsiębiorstwo komunalne budowlane Kombud z Ciężkowic, pan Dziuban, który prowadzi mechanikę pojazdową i myjnię w Zborowicach i też jest ojcem naszych absolwentów, więc cieszymy się, że tak właściwie możemy tworzyć taką całość, nie tylko szkoła odrębnie, nie tylko pracodawcy odrębnie, ale tworzymy jeden rynek, jeden dom, no i wspólnie się wspieramy. Dziękuję za rozmowę, a teraz Damian Filipowicz, absolwent tej szkoły, który mówi o swojej karierze zawodowej. Dzień dobry, nazywam się Damian Filipowicz, jestem absolwentem szkoły ZSO i Ignacego Jana Paderewskiego w Ciężkowicach. 9 lat temu rozpocząłem naukę w liceum. Podczas tej nauki brałem udział w kilku kursach i szkoleniach barmańskich. Miała być to zajawka wakacyjna, lecz przerodziła się w moją prawdziwą codzienność. Zaraz po ukończeniu liceum podjąłem się pracy w barach, klubach oraz pubach, a następnie po zdobyciu doświadczenia podjąłem współpracę z jedną z największych sieci hoteli, jakim jest Hilton Worldwide. Od 4 lat prowadzę firmę Healthy Cocktail, w której staramy się propagować kulturę spożywania koktajli. W 2018 roku, udało się zdobyć mistrzostwo w międzynarodowym konkursie barmańskim Barmatic Cup. Następnie miałem też możliwość reprezentowania Polski na mistrzostwach w Tallinie. Pamiętajcie, przy podejmowaniu decyzji, wybierając łatwe decyzje, mamy trudne życie. Wybierając trudne decyzje, mamy łatwe życie. Panie dyrektorze, a czy inni uczniowie też odnoszą sukcesy? Dokładnie tak. W naszej szkole to nie tylko te kierunki zawodowe, w których osiągają sukcesy nasi uczniowie, ale także ich pasje, które rozwijają będąc uczniami naszej szkoły. I tak Łukasz Helizanowicz, nasz absolwent tegoroczny, mistrz Polski juniorów w kolarstwie górskim, ale także w innych dziedzinach, w rajdach takich, które organizujemy patriotyczno-turystycznych, które są nam, mamy możliwość wzięcia w nich udziału dzięki Instytutowi Pamięci Narodowej. Tam również sukcesami w nich bierzemy udział i nasza młodzież może też dzięki temu obyć się i w inny sposób zdobyć wiedzę. Chciałbym też jeszcze powiedzieć, że właśnie przez te wszystkie rzeczy, które są realizowane w ostatnich latach w naszej szkole, po prostu wchodzi nowe. Modernizacja, innowacja, rozwój, ale także my, nauczyciele, dbamy o to, byśmy nie poprzestawali na tym, co mamy, tylko wciąż sami się rozwijali. Dlatego też w tym roku podjęliśmy współpracę taką bardzo zakrojoną z MCDN ODM Tarnów i mamy wspomaganie zewnętrzne szkoły, warsztaty, szkolenia, tak by nasz warsztat pracy się wciąż rozwijał i byśmy mogli zaproponować naszym uczniom na zajęciach jak najlepsze metody, techniki pracy i być dla nich jak najlepiej przygotowani. To już ten czas, kiedy musimy znów zajrzeć do naszych kucharzy, bo już z pewnością są przy końcówce swoich dzisiejszych zajęć. Zobaczmy, co ugotowali. Ponownie wracamy do pracowni gastronomicznej, gdzie dobiegają końca prace nad daniami, które mieli okazję uczniowie nauczyć się przez cały ich okres
tak naprawdę nauki tutaj. Opowiesz nam, co przygotowaliście? Przygotowaliśmy dzisiaj steka. Był on robiony wcześniej w sous vide. Teraz jest grillowany na patelni. Jest on podany z surówką z świeżych warzyw oraz pire z ziemniakami i cebuli. To brzmi bardzo pysznie, ale widzę, że to nie wszystko. Tak, mamy również jagnięcinę. Była również ona robiona w sous vide, teraz jest grillowana. Będzie podawana tak samo z sałatką z świeżych warzyw i z kulkami ziemniaczanymi. Co na deser? Na deser mamy przygotowany totalną bombę. Jest to beza pawlowa. Przepyszna z nadzieniem sera mascarpone z truskawkami oraz limonką. Czy taką bezę mógłby zrobić każdy? Wie pani co, wymaga ona troszkę poświęconego czasu i nauki, ale myślę, że jeżeli ktoś by naprawdę chciał, to dałby radę. Wiesz, jesteś w takim przekonaniu, że zrobiłbyś ją sam bez żadnego przepisu już po tylu latach nauki? Po tym doświadczeniu, które tutaj mam, myślę, że bez żadnego problemu. Co jeszcze chciałbyś się nauczyć tutaj przygotowywać? Wie pani co, dużo już tutaj potrafię i ciężko mi teraz stwierdzić, czego mógłbym się jeszcze nauczyć, bo jako tako gastronomia jest bardzo rozszerzonym tematem i człowiek uczy się całe życie. Nowych smaków i tak dalej. Myślę, że to czas, aby spróbować te pyszności, które przygotowali dla nas uczniowie, dlatego my zostajemy tutaj, a zapraszamy do studia. Same pyszności tutaj, aż czuć ten piękny zapach, ale teraz wraz z nami w studio znowu pani Iwaniec. Pani opowie nam tym razem o tym, jak działa szkolna biblioteka, no bo to jest takie miejsce, gdzie praktykę można połączyć z teorią, a ta biblioteka jest dosyć dobrze wyposażona i trzeba to zaznaczyć. Tak, szkolna biblioteka jest bardzo bogato wyposażona w przeróżne książki dotyczące różnych dziedzin nauki, nie pomijając też rozrywki. Dodatkowo specjalny regał pana dyrektora. Pasją pana dyrektora jest historia, więc tutaj szkoła ma mnóstwo materiałów o tej tematyce. Również posiadamy pokaźny zbiór dotyczący patrona naszej szkoły, Ignacego Jana Paderewskiego. Obok biblioteki oczywiście istnieje czytelnia, gdzie uczniowie mogą spędzać czas zarówno przed, jak i po lekcjach. Proszę nie sugerować się tym dzwonkiem. Teraz przenosimy się do biblioteki i sprawdźmy, jak to wszystko tam wygląda. Jesteśmy w bibliotece, czyli takim sercu edukacji szkolnej. Ze mną pani, która zajmuje się na co dzień tym, aby ta biblioteka była najlepiej wyposażona, jak tylko może. Współpracuje z uczniami, bo to uczniowie tutaj decydują o tym, co chcą przeczytać i dba o to, żeby była jak najlepiej wyposażona. Powiedzmy sobie o tym, co najciekawszego w tej szkolnej bibliotece można znaleźć i jak faktycznie wygląda to kupowanie książek z uczniami i ta współpraca. Faktycznie o zakupach książek decydują uczniowie. Oni śledzą rynek wydawniczy, oni śledzą nowości, oni decydują o tym, co chcieliby przeczytać i co chcieliby polecić innym. O zakupach decydują również nauczyciele, poloniści o zakupach lektur, natomiast nauczyciele przedmiotów zawodowych o jakichś takich podręcznikach związanych z danym przedmiotem. No, jak dużo jest takich książek związanych właśnie z konkretnymi przedmiotami? Już nie chodzi nam o liczbę konkretną, ale o to, że uczniowie z każdych tak naprawdę pracowni mogą tutaj przyjść, wypożyczyć książki, które są im potrzebne w edukacji. Tak. Mamy dużo książek z projektów unijnych, które są najnowszymi podręcznikami dostosowanymi do poszczególnych przedmiotów. No, te książki udaje się pozyskiwać zarówno z budżetu szkolnego, jak i właśnie z projektów? Tak, ostatnio otrzymaliśmy 1400 zł na zakup książek. To były czytadła dla uczniów, natomiast podręczniki zakupione są z projektów. Czego jest najwięcej w tych zachciankach uczniowskich? To znaczy, jaka to jest literatura i czy musi pani dbać o to, żeby sprawdzić, czy one w ogóle powinny się w bibliotece znaleźć? Sprawdzam. Uczniowie szukają teraz literatury trudnej, literatury, która daje im odpowiedzi na pytania nurtujące ich. Dużo jest z kategorii psychologii, ale są też i kryminały. Nie kocham tego ja, ale kochają oni. Czyli wszystko, czego potrzebują uczniowie. Czego potrzebują, ale sprawdzam każdy tytuł i każdą recenzję.
czy tam wcześniej. Bardzo ważne jest też to, że biblioteka słynie z bogatego zbioru książek o waszym patronie. O tym sobie trochę więcej powiedzmy, dlatego że nie wszędzie, nie każda szkoła tak bardzo dba jak wy o to, aby uczniowie zapoznali się z postacią, która patronuje całej szkole. No przede wszystkim Paderewski jest u nas najważniejszy. Mamy chyba wszystkie wydawnictwa książkowe, jakie ukazały się na rynku na temat Paderewskiego. I one nie tylko leżą, bo uczniowie z nich korzystają. Co roku jest jakiś konkurs związany z Paderewskim i przygotowują się do tego. A ciężko było zdobyć wszystkie książki dostępne? No teraz zdobywamy. Cały czas. Teraz zdobywamy, tak. Tak, pomaga w tym pan dyrektor. Okej, okay, czy on jest pasjonatem samej postaci, czy pomaga dlatego, że chce mieć najbardziej, postaci, najlepiej? Jest historykiem, ma też swoją półkę w tej bibliotece, na swój regał właściwie. No to świetnie, ja wszystkich uczniów, którzy chcą skorzystać z biblioteki, a także z tego, że jest ona też biblioteką multimedialną, dlatego że możemy sobie tutaj przyjść i skorzystać z internetu, zapraszamy do szkoły i sprawdzamy, co jeszcze kryją sale szkoły w Ciężkowicach. To już ostatnie minuty naszego internetowego spotkania. Wiele zobaczyliśmy i teraz już przyszedł czas na takie podsumowanie tego wszystkiego. Panie dyrektorze, proszę o kilka słów. Dziękuję bardzo za to, że mogliśmy się spotkać w murach naszej szkoły, za to, że społeczność Pogórza Ciężkowickiego, ale myślę, że nie tylko, mogła zobaczyć naszą szkołę od wewnątrz, jak prezentują się nasi uczniowie, nasi nauczyciele, co możemy zaoferować młodzieży, która aplikuje do nas, do naszej szkoły. Czy to do liceum ogólnokształcącego w tych trzech rozszerzeniach, które proponujemy, czyli w klasie humanistyczno-dziennikarskiej, w klasie geograficzno-matematycznej, biologiczno-chemicznej, tym, którzy zechcą przyjść do technikum żywienia i usług gastronomicznych lub do technikum usług fryzjerskich albo do technika informatyka czy do technika hotelarstwa. Tym wszystkim, którzy kolejny typ szkoły wybiorą, bo tak jak na początku powiedzieliśmy, to jest zespół zbudowany prawie na każdym typie szkoły, jeżeli chodzi o szkoły ponadpodstawowe, a więc także szkołę branżową. Jeżeli wybierzecie w klasie wielozawodowej lub cukierniku, to świetnie. Szkoła policjalna dla osób troszeczkę starszych, także naszych absolwentów w kompetencji, w kwalifikacji technika usług kosmetycznych. Chciałbym podziękować również naszym nauczycielom, którzy włączyli się w przygotowanie tego dnia otwartego na żywo, online, naszym uczniom, którzy ochoczo do tego dnia też się przygotowywali i chcieli pokazać, że są w szkole faktycznie mistrzostwa, ale także wam, Tarnowskiej TV, za to, że wspomogliście nas w tym przekazie, w tym czasie, może już nie do końca z tymi wszystkimi obostrzeniami, ale jednak z trudnością dotarcia do młodego człowieka, że jesteśmy teraz w zasadzie w każdym domu, jeżeli tylko ktoś włączy internet, zobaczy ten właśnie przekaz i może to na tyle go zaciekawi, że zobaczy, że warto przyjść właśnie do naszej szkoły. I na końcu chciałbym, aczkolwiek jest to podstawa naszego funkcjonowania i działania, podziękować panu staroście, panu Romanowi Łucarzowi oraz panu Tomaszowi Stelmachowi, zajmującemu się oświatą w naszym powiecie, za permanentne, ciągłe dbanie o wszystkie nasze szkoły, ale także o naszą. To jest widoczne dzisiaj w tym materiale, ale jeżeli ktoś zechce, to zapraszam do szkoły. Indywidualnie można przychodzić w tym okresie do właśnie rozdania świadectw i zarówno nauczyciele, jak i pracownicy administracji, obsługi oprowadzą po szkole, pokażą, ale także pomożemy ewentualnie w zalogowaniu i w skompletowaniu dokumentów, jeżeli będą aplikowali do naszej szkoły. I nie chciałbym pominąć, ale wśród tej całej naszej społeczności szkolnej, również rodzicom, którzy bardzo mocno z nami współpracują i tym pracownikom, których gdzieś tak można, może nie widać do końca na pierwszej linii frontu, ale pracownikom administracji i obsługi szkoły, za każdy gest, za każde działanie, które sprzyja budowaniu atmosfery temu, czego próbujemy dokonać w naszej szkole, by nasza młodzież tutaj miała swój drugi dom, ten edukacyjny, w którym będą potrafili się odnaleźć, w którym będą potrafili także swoje problemy rozwiązywać. Dlatego także właśnie ta innowacja dotycząca mediacji. Zapraszamy was, ósmoklasiści, do nas. Jeszcze raz pani redaktor za ten dzień dzisiaj. Dziękuję. Dziękujemy. We'll be right back.
naszej szkole. U mistrza Paderewskiego oferujemy dogodne warunki nauki, maksymalnie 25 osób w klasie, naukę na jedną zmianę, język angielski oraz niemiecki lub hiszpański do wyboru, dodatkowe godziny lekcyjne z przedmiotów maturalnych, dostęp do własnej szafki, strefę relaksu dla uczniów, zajęcia sportowe w profesjonalnej hali widowiskowo-sportowej. Zapewniamy w naszej szkole bezpieczeństwo, rekrutację bez progu punktowego, profesjonalną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, atmosferę sprzyjającą nauce, dodatkowe zajęcia wyrównawcze na każdym poziomie nauczania, udział w projektach unijnych, szeroką gamę zajęć dodatkowych, możliwość ukończenia kursów zawodowych np. barmańskiego, baristy, kelnerskiego i prawa jazdy kategorii B, możliwość odbycia zajęć z komunikacji interpersonalnej i doradztwa zawodowego, wycieczki turystyczno-krajoznawcze i zawodoznawcze. Drogę życiową możesz wejść przez naszą szkołę u mistrza Paderewskiego w Ciężkowicach. Nasza szkoła to strzał w dziesiątkę. Na naszej stronie znajdziesz informacje o wszystkich kierunkach kształcenia.